12 października około godziny 16.30 doszło do zdarzenia drogowego na 91. kilometrze drogi krajowej nr 8 na wysokości Jordanowa Śląskiego przy zjeździe z wiaduktu w kierunku Łagiewnik. Najprawdopodobniej w kierującego samochodem marki Citroen, zamierzającego wykonać lewoskręt, wjechał kierujący samochodem dostawczym marki Ford. Szczęśliwie nikt nie doznał większych obrażeń. Na miejscu pracowały zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Jordanowa Śląskiego i Pustkowa Wilczkowskiego.